Dzień dobry. Godzina 7:30 to zabójcza pora dla mnie na wstawanie. Jak z takiej twarzy zrobić taką? Jestem właśnie u mega zajebistego fryzjera. Czy może być lepiej? I to, co ja mam na swojej głowie, ciężko mi się z tym zidentyfikować. Czuję się 20 lat starsza, co najmniej. A nic mięsnego z lat 80. czy 70. Nie, nie, 80. 80. 80. Miałam wyglądać jak ekspedientka z H&M-u, a wyglądam jak bogata właścicielka butiku z bardzo drogimi ubraniami z Chin. Razem z Sasą jesteśmy właścicielkami butiku, bogatymi kobietami, sugar mami i zatrudniamy sobie młodych, przystojnych chłopaków. Tak się czujemy właśnie. Przyjechaliśmy wreszcie Uberem na wystawę, ustawiliśmy już wszystko co trzeba. Czekamy na jakiś wywiad, a później o 18:00 wernisaż. Wiadomo jak to w muzeum, instytucja państwowa, przemówienie się odbędzie, a później otwieramy nasz sklep. Przymierzalnie. Lustra w tej przymierzalni ustawione są pod kątem prostym do siebie, żeby móc zrobić sobie witkacowskie zdjęcie. Ustaliliśmy, że ubieramy się sieciówkowo, czyli w poliestry, najlepiej czarne, jak panie sprzedawczynie w sklepie. Jakimś cudem wczoraj w Biedronce udało mi się znaleźć takieckę za 20 zł. Do mojej stylizacji dobrałam torebkę Fendi, oryginał. Torebkę Fendi udało mi się wyczaić na grupie facebookowej Uwaga, śmieciarka jedzie Łódź. Tutaj nasze logo, które zaprojektował Kasper Szalecki. Najlepszy grafik nasz. Zabiorę Was właśnie na ogląd naszej wystawy. Wszystkie ubrania, które znajdują się na tej wystawie, są inspirowane dziełami będącymi w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. To na przykład ze zdjęcia Zofii Kulik, Libera i kwiaty numer 1. Kacper, tak jak mówiłam, zaprojektował logo. Wspaniałe. D jest literką zerżniętą z Deichmanna, M H&M-u, a L z Louis Vuitton. Przy projektowaniu ubrań na wystawę do Muzeum Sztuki bardzo mocno zainspirowaliśmy się dziełami należącymi do zbiorów Muzeum Sztuki właśnie. Zbiory są potężne, przejrzeliśmy je na samym początku i wybraliśmy te, na których widniały jakieś ubrania lub te, które zainspirowały nas do stworzenia właśnie tych ubrań. Tkaniny zostały nadrukowane, a tkaniny to chińskie plastiki, poliestry, paskudne polary. Sprawiało nam to frajdę, ale też byliśmy już tym zmęczeni, że zgodnie z naszą zasadą i zasadą tych właśnie sieciówek, które notabene chcieliśmy też skopiować, jest właśnie kopiowanie. Nie ma projektowania. W sieciówach macie po prostu podróby ubrań, które są na wybiegach. I wiecie, takie najgorsze chińskie podróby są ciekawsze i wręcz bardziej zaprojektowane niż ubrania w sieciówkach, które są po prostu zerżnięte. Nie tylko w sieciówkach, bo inspirowaliśmy się również ubraniami znajdującymi się w Witkacu w Warszawie i brakiem projektowania tych ubrań. Były identyczne, zmieniało się jedynie logo. No i cena w zależności od loga. Niestety moim zdaniem ignorancja nie prowadzi do uzyskania wysokiego statusu w społeczeństwie. Czy ty już robisz live'a? Nie, nie, ja nagrywam vloga dzisiaj. Szalik z paskudnym, zielonym, skajowym frędzlem. Cały wieszak polarów. Nie dość, że od tych artystów, których prace są w zasobach muzeum, zerżnęliśmy ich pomysły, to jeszcze totalnie wypłaszczyliśmy znaczenia. Pani Ewa Partum nie była zachwycona
tym naszym zabiegiem. I jej się wcale nie dziwię. Nie dość, że znaczenie wypłaszczone, to jeszcze po prostu tak chujowe wykonanie, że ani do prania się nie nadaje, ani do noszenia. Ten wieszak to moje opus magnum. Na podstawie obrazu Jana Dobkowskiego, właściwie nie obrazu, a takiego kolażu z układu wieloprzestrzennego pierworodni, zerżnęłam formę tej fali. Spodnie wykonane są z tkaniny wręcz plastikowej, przezroczystej, z naszytą aplikacją, plastik wtopiony w zieloną tkaninę. Coś obrzydliwego. Do tego zielone ściągacze, akurat ściągacze produkcji polskiej. Bluzy do kompletu. Podczas przygotowań do wystawy w kółko powtarzaliśmy słowo modnie. Co to znaczy modnie? Na tym polega fast fashion, że prognozuje się i wszyscy właśnie projektują to, co jest modne. Według mnie modna powinna być właśnie świadomość, indywidualność i szacunek do ludzi, którzy projektują. Warto się zastanowić, czy chcecie mieć coś oryginalnego, rzeczywiście zaprojektowanego, czy chcecie ubierać to, co wszyscy. Ja rozumiem, że ubranie daje ci możliwość przynależenia do danej grupy społecznej, czujesz się wtedy pewniej, bezpieczniej, czujemy się akceptowani. Tak zwany streetwear, albo już w ogóle sieciówkowy streetwear. To pomyśl, jakie konsekwencje ponieśli ludzie, którzy te ubrania wyprodukowali. Produkcja masowa nastawiona na zysk, że wy zostawicie im swoje pieniądze, myśląc, że jesteście modnie ubrani, a tak naprawdę ubrani w gówno, okupione cierpieniem, po prostu cierpieniem innych ludzi i cierpieniem naszego środowiska. Zwróćcie uwagę też na to, że ubrania, które są w lumpeksach, ubrania z lat 80., 90., one trwają do dzisiaj i myślę, że będą trwały jeszcze długo ze względu na to, że tkaniny wtedy były o wiele lepsze. Krawiectwo było wtedy porządniejsze, bo nie było produkcji na masową skalę. A teraz chociażby to, co wisi na tym manekinie, zielone polary. Po pierwszym praniu myślę, że ten nadruk by się sprał. Nie dość, że farba zanieczyściłaby wodę, to jeszcze plastik ten nie rozłoży się nigdy. Cześć! Nasza kuratorka, Maria Morzuch, powiedziała mi dzisiaj, kiedy mnie zobaczyła, no, wreszcie się postarałaś. Chodziło o mój wygląd. Okej. Okay. Pierwszymi twórcami, których zaprosiliśmy do tego cyklu, jest znany Państwu łódzki kolektyw Dom Mody Limanka, Tomasza Armadę, Dominikę Ciemięgę, Sasę Lubińską i Kacpra Szaleckiego. Do tej pory nie zrobiliśmy ani jednego ubrania, co nie przeszkadzało magazynom modowym do umieszczenia nas w podsumowaniu modowym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom. Absolutnie zakazane jest kupowanie. Dobra, otwieramy. Interesuje nas, żeby ta wystawa była jak najbardziej instagramowa. Oglądając pracę, no, nasz kapitał symboliczny wzrasta, tak tutaj możemy dosłownie ubrać się w dzieło sztuki, zrobić sobie zdjęcie i zabrelować ze znajomym jako osoby zainteresowane modą i sztuką. Do ścian naszego
pierwsza w nocy, czyli nie tak późno. Dzisiejszy wernisaż był jakby moim snem. Widzieliście, ile osób przyszło. To naprawdę przerosło nasze wszelkie oczekiwania. To było jak Black Friday albo jak rzut Karla Lagerfelda projektów do H&M-u. Już w bardzo wielu osobach zbudowaliśmy chęć posiadania naszych dzieł sztuki, których nie można kupić. Przymierzalnie wszystkie trzy były zajęte przez cały czas trwania wernisażu. Ja nie wiedziałam, czy ja jestem pracownicą sieciówki i ja rozwieszam ubrania i teraz trzeba się z tego wytłumaczyć. Teraz się trzeba wytłumaczyć z tego, na co idą państwowe pieniądze, na co pan płaci, pani płaci. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i za wiele pochwał. Szkoda by było to osiąść na laurach, tak? Czyli zaprzepaścić to. To nawet nie było spełnienie moich marzeń. Ja nawet nie miałam prawa o tym marzyć tak naprawdę, o wystawie w Muzeum Sztuki. Boże. Naprawdę wiele rzeczy, o których nie wiem, może ja sobie marzyłam gdzieś w ogóle tak głęboko, że to gdzieś nawet, kurde, z wątroby mojej nie wyszło, z jelit moich nie wyszło. Nie wiem, po prostu gdzieś tak głęboko myślałam o tym i to się stało. I dobranoc. Może zaprowadzi mnie do tego, co ja bym chciała.